Szymanero Szajbajki, nareszcie. Projekt Łobuz będzie ukończony. Pisałem wam, mówiłem w różnych moich mediach społecznościowych, że ciężko mi jest znaleźć koła, lekkie koła, które miałyby ważyć około 1000-1100 gramów. W końcu będą złożone. Dosłownie za momencik lecę do paczkomatu, tylko muszę spakować, już mam wydrukowany list przewozowy. Wysyłam te piasty do Lampart Wheels, pozdrawiam was serdecznie. I mówię wam otwarcie, zaproponowaliście mi chłopaków z Lampart Wheels w naszej grupie Szajbak YouTubeless na Facebooku. Napisałem do nich, powiem o was, powiem jak składacie, przetestuję, czy mi złożycie koła na tych piastach, na obręczach od was i szprychach od was. Był odzew pozytywny, więc zaraz to leci do Lampart Wheels. Ale w tym odcinku główne cechy 180 i ważne dla was jako kupujących porównanie 180, 240, 350. Te 240, 350 wirtualnie, bo mam tutaj tylko te, ale powiem wam czym się kierować przy zakupie. Zaczynamy. 180 to najlżejsze i najdroższe piasty od DT Swiss, od tej bardzo dobrej marki. Większość szanujących się rowerów jeździ dzisiaj na DT Swiss dzięki jakości. Nigdy nie miałem z tym problemu. I uwaga, to zachwalanie się to nie jest absolutnie reklama. Pamiętacie moją przełajówkę, którą przyłoiłem w kawał cegły, betonu i to kanciastego właśnie na kołach DT Swiss. Rozwaliłem totalnie oponę. A na obręczy aluminiowej DT Swiss była tylko ryska. Nigdy nie centrowałem własnych kół DT Swiss. Tyle na ten temat. Jeżeli chodzi o cechy, dlaczego wybrałem 180? Bardzo drogie. Poprosiłem DT Swiss i tu wam też mówię otwarcie, dajcie mi upust. Dostałem upust 45 albo 50% na te piasty. Bardzo wam dziękuję. A wy widzowie, chcę, żebyście wiedzieli o tym też. I postanowiłem, że chcę mieć te piasty w swoim rowerze, który ma być bardzo, bardzo lekki. Mój Łobuz. 180 występują w wersji na szosę i na MTB, podobnie jak 240 i 350 chyba także. 180 w porównaniu do 240 nie występują w wersji J-Bend, czyli J-Bend, tylko Straight Pull. Czyli jak widzicie, te kołnierze, pięknie wyglądające, jak kocham kołnierze DT Swiss, zwłaszcza Straight Pull'e właśnie, umożliwiają montaż prostych szprych bez tego zagięcia na końcu, czyli nie ma tutaj takiego kołnierza, w które szprycha weszłaby o tak i się złapała, tylko szprychy idą prosto i 180 występują tylko jako straight pulle. To jest oczywiście wersja MTB i mamy tutaj wszystkie możliwe standardy, które są wam potrzebne. W moim przypadku standardowy standard, czyli boost i ośka, 15 i 12, boom! I koła będą złożone, tak myślę, że w przyszłym tygodniu już. Dlaczego 180? Jakość DT Swiss to raz, a dwa, DT Swiss bardzo ma podobną filozofię do mojej, czyli idzie jak najbardziej w stronę jakości, czyli wytrzymałości sprzętu, dwa, upraszczania, czyli jak najmniej części, zaraz wam pokażę przykład, i trzy, jak najłatwiejszego serwisowania, nie utrudnia nam kolarzom życia, więc lecimy. Jeżeli potrzebujecie serwisować piastę, pyk, pyk, proszę bardzo, tu mamy łożyska. To jest jedna rzecz, to jest prościutkie. To wszystko jest bardzo dobrze uszczelnione. I to będzie dotyczyło zarówno 180, jak i 240, jak i 350. Nie sądzę, żeby 180 pod tym względem była jakaś bardziej wytrzymała. DT Swiss to jest po prostu świetna jakość. 180 idzie w kierunku niskiej wagi i tutaj mamy napisane Sync posiada w odróżnieniu od 240 i 350 ceramiczne łożyska. Tego nie mamy w niższych grupach. Poza tym, i to już też dotyczy nowej 240, która weszła w tym roku bodajże, 180 rok 2019, najnowsza generacja, 2020 nowa 240, ma nowy system ratchet EXP, 36 miejsc styku, uproszczony, mniej części, jedna tylko sprężynka dociskająca, nie chcę sobie też tego smaru tutaj wyczyścić, ale pokażę wam, o, ona jest tu, o. I jedna tylko sprężynka dociskająca te elementy, te zębatki, które mają się właśnie zapinać, o, i powodować, że możemy jechać do przodu, nie pedałując do przodu.
36 punktów styku to jest ilość zupełnie wystarczająca. Różne piasty mogą mieć różne ilości, mogą mieć nawet znacznie więcej, ale ten system Ratchet działa świetnie. Jest teraz jeszcze bardziej uproszczony. Poza tym mamy jeszcze szerzej tutaj ustawione łożyska i to już jest informacja producenta. 15% zwiększona sztywność. W każdym razie łożysko weszło teraz do takiego podnagwintowany pierścień tutaj. Kiedyś było obok niego. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Nigdy nie wymieniałem łożysk w moich piastach DT Swiss. Nigdy nie dotknąłem nypla w żadnej piaście DT Swiss. Nie dotknąłem nypla nawet w piaście mojego crossa, jeżeli pamiętacie. Przywaliłem myszą karbonową w kawał, kanciasty kawał, to nie tak, kanciasty kawał betonu. Rozwaliłem totalnie oponę. To był objazd ultramaratonu. Pamiętacie Zielona Góra? Na aluminiowej obręczy DT Swiss była tylko ryska, żadnego centrowania. Dlatego po prostu bardzo lubię te produkty i 180 trafiają do łobuza. Teraz przejdziemy jeszcze do mojego komputera i porównam Wam parę rzeczy 180, 240, 350, ale najpierw krótko Wam tylko podsumuję. 180, bardzo lekko, bardzo drogo, mniej części. Łożyska ceramiczne, bardzo wysoka cena. Potem mamy 240, wysoka cena, ale już znacznie niższa niż 180, tylko trochę cięższe. Wersja Straight Pull albo J-Band, ten sam nowy system Ratchet AXP, także poszerzone łożyska, coś pięknego. I 350, też klasyka rocka, no wyraźnie tańsze i no powiedzmy wyraźnie cięższe. I chyba największa liczba osób wybierze bardzo, bardzo porządne 350. Jeżeli ktoś idzie w niską wagę, 240, 180 to naprawdę kiedy macie już sponsora, bo te piasty swoje kosztują. Ciekaw jestem, jak będzie to wyglądało, jeśli chodzi o opory toczenia. Piękna sprawa, lecę do paczkomatu, hej! Piasty już w paczkomacie, w zasadzie kiedy to nagrywam, to już chyba nawet w paczkomacie odbiorcy. Ja jestem z powrotem przy komputerze i dwie strony, dtswiss.com, czyli strona marki DT Swiss i strona dystrybutora marki DT Swiss, dt4u.pl. Bardzo dopracowana strona, bo mamy wszystkie opcje, mamy od razu ceny i mamy wagi podane. Najpierw strona dtswiss.com. Kiedy wybierzecie sobie tutaj Choose Model, to przesunie się Wam strona do tego Model Findera i tu wybieracie, czy to ma być MTB, jaka ma być ośka, jaki ma być standard, czyli wybrałem 12, 148, czyli Boost, Center Lock, moim zdaniem lepszy i taki montuję u siebie w rowerze, jaki bębenek, czyli jaka kaseta. I tu już mamy automatycznie, mam otwarte szóstą i siódmą opcję, czyli sposób, system zapadek, czyli ten nowy EXP36 i 28 otworów na szprychy, bo to są jedyne opcje już w tym, co wybrałem tutaj. I tak wygląda 180. O, tak wygląda 240. Tak wygląda 350. I teraz na konkretnym przykładzie chcę Wam powiedzieć o tych właśnie wagach i cenach. Strona dt4u.pl i to jest moja piasta, czyli piasta tylna, center lock, boost, czyli 148 na 12, 28 otworów, jest ten nowy system Ratchet AXP i teraz patrzcie, waga to 193 gramy, cena to 2114 zł, ja za całość zapłaciłem 1600, bo dostałem upust, ale popatrzcie teraz na 240, mamy te same opcje, czyli center lock, 28 otworów, 148 na 12, ratchet i mamy 207 gramów, cena 1349 i 350, wszystko to samo, 674 zł, 266 gramów. Tutaj będziemy mieli inny bębenek, nie było do wyboru bębenka Microspline, czyli do 12-rzędowych kaset Shimano, ale popatrzcie jeszcze raz na to. 193 gramy, 180, 240, 207, to jest w zasadzie różnica w wadze pomijalna. Moim zdaniem, i tego się nie doczytałem nigdzie, jest to ta sama piasta, 180 i 240, ale 180 jest na łożyskach ceramicznych, więc łożyska ceramiczne, to ceramiczne kulki będą lżejsze od stalowych, stąd ta różnica w wadze, zresztą niewielka.
no i niższe opory toczenia. I to będzie jedyna różnica między 180 a 240 z tego, co mi się wydaje. Ale popatrzcie na cenę, 2030, 1300. I teraz, kiedy pójdziemy dalej, to tak jak wam mówiłem, tu różnica w wadze już będzie większa między 240 a 350, bo tu mamy 266 i 674 zł. Zapamiętajcie sobie to w ten sposób. Między 180 a 240 jest pomijalna różnica wagowa, inne łożyska, ten sam system Ratchet AXP i 240 będzie trochę kosztowała trochę więcej niż połowę 180. 350 będzie kosztowała trochę więcej, czy nawet nie trochę więcej, połowę 240 i będzie bardziej zauważalna różnica w wadze. Ale to też nie jest jakoś bardzo, bardzo dużo, więc jeżeli wybieracie dobrą piastę, która ma przejechać dziesiątki tysięcy kilometrów, polecam wam 350. To jest taki najbardziej rozsądny wybór dla oczywiście ścigających się z grubszym nieco budżetem, portfelem. 240 tylko i wyłącznie w moim przypadku do celów testowych, do zrobienia po prostu jakiegoś niesamowitego projektu, 180 i oczywiście dla tych, którzy mają sponsora. Tyle w tym temacie. Bardzo dobre piasty, macie już główne różnice. Aha, i pamiętajcie, 350 będzie miała inny system zapadek, tam będzie ten system Ratchet, starszy on się bodajże nazywa 18, tak jest. System DT Swiss Ratchet System 18T. Tyle na dzisiaj. Hejo.